super. Uważaj lepiej na pieprzone mutki. Tak. Trzymałem z władcami gór. Rany, czego ja tam nie widziałem. Mają wielki budynek bojowy. No, nie mogę, jakie cuda tam trzymali. Tyle sprzętu i broni i rzeczy. Ale to było jeszcze, zanim władcy gór dołączyli do oddziału zbirów i się wynieśli. Zostawili mnie tam. Wyniosłem się w te pędy, nawet się nie oglądając. Zostawiłem cały ten wypasiony sprzęt i fajowe spluwy. Założę się, że wciąż tam są. Tak sobie leżą, mówisz? Wypij jeszcze na mój koszt. A, chętnie. Spoko jesteś. Sugeruję porządne zaopatrzenie się przed wejściem do kanałów. Przywrócisz dla mnie zasilanie, to sztylet będzie kontynuowany. Dobra, jestem Czaruś Triumf, sławny baron handlowy. Przybyłem aż z Wellspring, by znaleźć kogoś, kto podejmie się śmiałej misji przeciw oddziałowi zbirów. Fila, nie jesteś z oddziału zbirów, co? Zdecydowanie nie jestem zbirem. Sympatyzujesz z oddziałem zbirów? Jasne, że nie. To zakała tej ziemi. Niedawno mieli czelność przejąć Gaskatras, moją rafinerię gazu na południowych wzgórzach. Robią teraz nitro do swoich wozów. Nitro powinno być moje. Wiem, że atakowanie ich tam graniczy z samobójstwem, ale dobrze zapłacę, jeśli dasz im nauczkę. Nikt nie okrada Czarusia Triumfa! Co ty na to? Do zbirów strzelam nawet za darmo. Godne pochwały, ale niedowodowe. Chyba nawet widać stąd dym. Brawo! Dziękuj za dobrą robotę, Patsy. Cześć, strażnik. Czas zaplanować odbudowę. No to lecę. Marszał cię przysłał, co? Trzecia osoba w tym tygodniu. Miejmy nadzieję, że bardziej się nadasz. W starych kanałach jest podziemny strumień. Zbudowaliśmy na nim turbinę i podpięliśmy generator. Zapewnia nam niezależność, własne zasilanie. Nie musimy kupować żadnego feltrytu na ustawionym przez nieuczciwych kupców rynku. Matka natura zapewnia. Jak na tym wychodzicie? No, poza jakimiś przejściowymi kłopotami, jak inwazja mutków, która unieruchamia turbinę, jest nieźle. Mamy prąd. A jak coś się nie ułoży, łatwo znaleźć spluwę do wynajęcia, która naprawi sytuację. Więc tym jestem? Spluwą do wynajęcia? O nie. Strażnicy to zupełnie inny kąsek. O wiele smaczniejszy i bardziej soczysty. Tak się tylko upewniam, marszał. Nic więcej. Hej, marszał,
Wiedziałeś, że na dole jest Arka? Leży i czeka. A tak. Może masz odpowiednią konfigurację nanokrytów. Sprawdź, czy nie otworzy się niczym sezam. Proszę się zbliżyć. Skan bezpieczeństwa. Skan bezpieczeństwa ukończony. Witaj w Arce 402A. To strzelba Arktek. Rany, znam je tylko ze starych holodzienników. To strzelba bojowa. Jest niepowstrzymana na krótkim dystansie. Może też odrzucać przeciwników. Śruciny zostają przetopione na pojedynczy, silnie odrzucający wroga pocisk. Dobrze. Sekwencja zakończona. Użyj przesteru strzelby bojowej na symulowanym wrogu. Zamykam symulację. Stara dobra czyścicielka korytarzy? Masz fart. Niewiele ich już zostało. Tylko ty możesz jej używać. Jest powiązana z twoją sygnaturą nanotrytu. Thank you.
Uwaga! Dotarłem do turbiny. Jak mówiłeś, pokrywa ją jakiś paskudny, mutancki śluz. A więc jesteś w samym centrum inwazji mutków. Ciągle żyjesz. Doskonała robota. Musisz znaleźć wieko i je otworzyć. Wtedy możesz pozbyć się śluzu. A kurde! Mam jeszcze druga. Oczyszcza się. Co teraz? Gdy się wypłuszę, zamknij wieko. To uruchomi turbinę na nowo. Zasilanie. Nie do wiary, udało ci się. To były naprawdę twarde mutki, ale ty tniesz takie niczym gorący nóż masło. Fakt, ale teraz wolałbym się już stąd wynieść, bo cuchnie tu jak w koszarowym szambie. Cóż, to powinno być łatwe. Jest tam stara winda serwisowa. Dojedziesz nią prosto do mojej zbrojowni. Historia. Należałem do niego ja, doktor Kwasir, Lusum Hagar i znana ci sierżant Prowley. Znasz sierżant Prowley, nie? Wychowała mnie. Zmieniła w maszynę do zabijania, którą teraz jestem. Tak sądziłem. Masz w sobie to coś. Jak gdyby szkolił cię nie tylko świetny żołnierz,
ale i najtwardszy drań. Sierżant nie żyje. Zginęła podczas ataku. Przykro to słyszeć. Teraz rozumiem, czemu jesteś tutaj ty, a nie ona. Zrobię wszystko, by zniszczyć władzę. Amen. A w ogóle, jak mam cię nazywać? Mów mi Walker. W porządku, Walker. A, Walker, jesteś. To moja zbrojownia i kwatera główna. Stąd będę mógł rozpocząć pracę nad projektem Sztylet. Prądu mamy pod dostatkiem, ale jest jeszcze kilka projektów, przy których przydałaby mi się pomoc. No jasne. Walker, każdy z tych projektów przyniesie korzyści również tobie. Podczas gdy ja pracuję nad Sztyletem, ty możesz się wzmocnić, nim nadejdzie cholerny kataklizm. Być może nie wiesz, ale projekt Sztylet zakłada samotne wjechanie czołgiem do kwatery głównej władzy i dostarczenie nanotrytowej, zabójczej papki do samego wielkiego gnoja, generała Crossa. Brzmi świetnie. Biorę się w takim razie do roboty. I słusznie. Dam znać przez komunikator, gdy będę cię potrzebować. Wiesz, co ty chcesz. Przyda ci się trochę dobrego sprzętu. Oto i on. Mój kawałek układanki sztyletu, zakłócacz. Będzie ci potrzebny, jeśli chcesz przedostać się przez ochronę naziemną władzy. Ale trzeba jeszcze nad nim popracować. Adios. Wiesz, masz w swoim krwiobiegu te całe nanotryty. Wydawałoby się, że nic nie dają, nie? Ale to nieprawda. Jajogłowi wymyślili sposób na ich programowanie za pomocą szczepów. Prawdziwe wariactwo. Zapewniają ci one...
supermoce. Większość z nich przepadła, ale w niektórych zamkniętych arkach umieszczono kopie. Powinny dać ci sporą przewagę. Wiesz, gdzie jakiś znajdę? No, na południu jest arka ze zdatnym do wykorzystania szczepem. Mam nadzieję, że przyjmie twoją konfigurację nanotrytki. Nie mam pojęcia, jak to wszystko działa. Jeśli chcesz wyjaśnień godnych jajogłowego, pogadaj z doktorem Kwasirem. Jak podejdź bliżej, pokaż no te patrzałki. Daj spojrzeć sobie prosto w duszę. Dobra, wiem, czego chcesz. Chcesz danych i wiadomości. Brudów, tajemnic i informacji. Chad Monroe to zapewni. Tak, wrócisz tu. Rządny wiedzy umysł na sezon. No i jak z tym budynkiem bojowym? Kutki załatwione. Nie zadzieraj no ze mną. Chcesz mi szaleje. Reaguje na jakiś pobliski sygnał. To Arktyk, prawda? Tak, ma funkcję wykrywania tych starych sygnałów. To może być jakaś arka. Jeśli jeszcze nikt jej nie otworzył, pewnie są w niej broń i sprzęt. Dobrze ci radzę sprawdź to. Hej, jesteśmy. Hej, Lili. Natknąłem się tu na jakieś podejrzane miejsce. Tak. Nie jest już spokojnie z dawnym Bajlam. Dobrze się przygotuj, Walker. Każde bezpieczeństwa jest wstępne. Wykryto przeciwnictwo.
bezpieczeństwa. Skan bezpieczeństwa ukończony. Witaj w arce 404C. Dodatek defibrylacja został pomyślnie zainstalowany. Będzie się on integrować z twoim pancerzem strażniczym. W przypadku otrzymania podczas walki śmiertelnych ran, zapewni ci on szansę na defibrylację i podjęcie dalszej walki. Jak twierdzą uczestnicy testów, będzie to bolesne. Spróbuj ponownie. Źle. Spróbuj ponownie. Jeszcze raz. Symulacja zakończona. Do widzenia. Kolejna kryjówka bandytów. Broń przegrana.
Lili, ta miejscówka śmierdzi kłopotami. Jak mawiała mama, strażnicy muszą zawczasu ocenić zagrożenie i zawsze być gotowymi na wszystko.